Jeżeli chodzi o ostatnie ćwiczenie do wykonania przy użyciu RapidMinera, to wydaje mi się, że treść tego ćwiczenia jest samotłumacząca się i nie ma sensu, żebym Wam tutaj pokazywał, jak uruchomić na przykład mechanizm voting. To jest prosty operator, wrzucacie do środka kilka klasyfikatorów i operator wykonuje głosowanie większościowe. Albo na przykład operator stacking, który buduje sobie dodatkowy taki model na podstawie odpowiedzi klasyfikatorów bazowych. Myślę, że to jest wystarczająco jasno opisane, więc nie wymaga jakiegoś większego tłumaczenia. Podobnie jeśli chodzi o Random Forest, który jest tutaj zaimplementowany. Natomiast ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo prawdę powiedziawszy nie pamiętam, czy na którymś z poprzednich filmów już sobie o tym mówiliśmy, to kwestia optymalizacji. Ponieważ bardzo często będzie tak, że w czasie konstrukcji jakiegoś przepływu, w którym próbujemy uruchomić zadanie uczenia maszynowego, chcielibyśmy mieć możliwość przetestowania dużej liczby kombinacji różnych parametrów, dlatego że to jest kwestia tego, co jest na wejściu, preprocessing, parametry algorytmu, jakieś wartości progowe itd., itd. No, tych parametrów naprawdę może być sporo. I w jaki sposób sobie to zautomatyzować. I ten ostatni krótki filmik pokazuje właśnie tego typu zadania. Zatem do roboty. Zbiór, który chcę sobie wczytać, to plik ARFF, czyli Attribute Relational File Format. To jest zadanie rozpoznawania liter. Teraz, ponieważ to jest zwykły plik tekstowy, którego RapidMiner nie potrafi zinterpretować, to znaczy nie potrafi samodzielnie zdecydować, który atrybut jest zmienną celu, trzeba to podać ręcznie. Do tego służy operator setRole, który pozwala Wam nadać określone role poszczególnym parametrom, czy przepraszam, atrybutom. Akurat tutaj skądinąd ja pamiętam, że atrybut nazywa się class i on w naszym przypadku będzie pełnił rolę etykiety. Także jak teraz sobie spojrzymy na zbiór danych i uruchomimy sobie ten przepływ, to zobaczymy zbiór danych. On tutaj liczy sobie 20 tysięcy przykładów instancji. Mamy wskazaną zmienną celu, czyli literę do rozpoznania, no i te cechy geometryczne napisanej litery. Teraz po to, żeby troszeczkę to przyspieszyć, bo chcę zrobić jeszcze tutaj przeszukiwanie przestrzeni parametrów, ja wykorzystam jeszcze operator sample, po to, żeby dokonać próbkowania i wybiorę sobie po prostu 1000 losowo wybranych instancji, no po to, żebyście mogli zaobserwować, żeby nie czekać zbyt długo na cały ten proces optymalizacji. Teraz, jeżeli chodzi o optymalizację, to my chcemy optymalizować parametry. Tutaj mamy trzy operatory. Jeden z nich wykonuje programowanie kwadratowe, drugi implementuje przeszukiwanie za pomocą algorytmu genetycznego. My natomiast weźmiemy sobie najprostszą wersję, to znaczy po prostu zwykłą siatkę parametrów. To jest operator dominujący, wewnątrz którego można umieścić dowolny przepływ i ten operator pozwoli nam w sposób płynny zmieniać wartości parametrów tego, co się dzieje w środku. A co byśmy chcieli zrobić w środku? No w środku zrobimy sobie po prostu split validation, podzielimy sobie zbiór danych na zbiór uczący i zbiór testujący. Potem będziemy chcieli wyświetlić model, będziemy chcieli wyświetlić jego performance. Zwróćcie uwagę, żeby poprawnie poprzepinać te przepływy. No i teraz w środku. Weźmiemy sobie coś, co wymaga nietrywialnej optymalizacji parametrów, to znaczy zbudujemy sobie tutaj sieć neuronową. Zatem na pierwszym etapie będziemy uczyli sieć neuronową. Tu od razu my przyjmiemy dosyć nierealistyczne założenia, ale weźmy sobie może tutaj od razu tak z 50 epok, w których będziemy się uczyć. W praktyce nie chcielibyście tak mało epok, ale tu chodzi tylko i wyłącznie o ilustrację. Jeżeli chodzi o tą drugą część, no to robimy dokładnie to samo, co zawsze robiliśmy, czyli aplikujemy model do danych testowych i wykonujemy performance classification. Wyliczamy sobie
jak dobrze nam poszło i to zasadniczo jest wszystko. Więc mamy wszystko poprzepinane, wszystko mamy gotowe. Ostatnia rzecz, która nam została, to zdefiniowanie właśnie tej siatki parametrów, która będzie podlegać przeszukiwaniu. Edytujemy sobie parametry i teraz działa to w ten sposób, że w pierwszym kroku wskazujecie, którego operatora dotyczy ta konfiguracja. My oczywiście chcemy modyfikować jakiś parametr sieci neuronowej. Teraz wskazujemy, który parametr, na przykład prędkość uczenia, i mówimy, jaka jest wartość minimalna, 0, wartość maksymalna, 1, i ile różnych wartości chcielibyśmy tutaj przetestować. Zróbmy sobie 5, będzie po prostu trochę szybciej, a chociaż może przy tak niedużym zbiorze danych 10 też nie będzie źle. Jako drugie weźmiemy sobie momentum. Prędkość uczenia się to jest to, jak bardzo wartość, gradient błędu wpływa na aktualizację wag. Im mniejsza prędkość uczenia, tym mniejsze zmiany wag pomiędzy poszczególnymi epokami uczenia. Natomiast momentum, czyli taki moment pędu, to jest informacja na temat tego, jak bardzo zachowujemy kierunek zmiany z poprzedniej epoki. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy ta zmiana parametrów jest bardzo gwałtowna i przez przeniesienie tego pędu zmiany z poprzedniej epoki, tak, możemy troszeczkę wypłaszczyć, uspokoić tą funkcję zmieniającą nam parametry. Także weźmiemy sobie jeszcze momentum. Od 0 do 1, niech też będzie 10, czyli mamy 100 różnych kombinacji parametrów. I to zasadniczo jest wszystko. Uruchamiamy proces uczenia. A jednak trochę za długo to będzie trwało. Pozwólcie, że ja tu zmniejszę tą liczbę. Ale weźmy sobie zupełnie nierealistycznie. Weźmiemy sobie 100 przykładów. To są dane nierealistyczne zupełnie. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyście zaobserwowali, co będzie wynikiem tego działania. O, żeż ty. I dostajemy macierz pomyłek, dokładność modelu 53%. W sumie to chciałbym jeszcze wam pokazać ten model. Tutaj mamy parametry i jest accuracy. Dobra, jeszcze raz sobie to uruchomię, po to, żebyście też mogli rzucić okiem na to, jak wygląda ten ostateczny model. Jeszcze raz powtarzam, że te wartości, które tutaj przyjąłem, są zupełnie nieprawidłowe. W rzeczywistości chcielibyście znacznie dokładniej i spokojniej zbadać tą przestrzeń, a na pewno nie chcielibyście ograniczać się tam do kilkunastu tylko epok uczenia się. Zatem mamy nasz zbiór wejściowy, mamy naszą sieć neuronową. Ona wygląda mniej więcej w ten sposób, tak? Ma jedną warstwę wejściową, jedną warstwę ukrytą i jedną warstwę wyjściową. No i zobaczmy teraz, jak wygląda ta optymalizacja. Tutaj mamy liczbę iteracji, tutaj mamy wartości parametru learning rate, tutaj mamy wartości parametru momentum, a tutaj mamy ostateczną dokładność modelu. Tak? I rzeczywiście ona nie została jakaś, nie jest jakaś bardzo dobra, ale też nie o to nam tutaj specjalnie chodzi. Bardziej interesuje mnie pokazanie tego w postaci wykresu. Weźmiemy sobie wizualizację trójwymiarową. Na jednej osi wyznaczymy moment pędu, na drugim narysujemy learning rate, a to, co będziemy próbowali zwizualizować, to... A 100 przykładów. Przepraszam. No dobra, to ostatni raz. To zróbmy tak, to zrobimy tylko 5 przykładów tutaj, 5 przykładów tutaj, czyli będziemy mieli 25, ale za to może zróbmy trochę dłuższe to uczenie, niech, z drugiej strony zbiór danych jest tak mało, że to nie będzie pewnie miało jakiegoś dużego znaczenia. Dobra,
Czyli spróbujmy sobie to teraz zwizualizować. Mamy wykres trójwymiarowy, na osi X umieścimy sobie moment pędu, na osi Y learning rate, a tu narysujemy sobie jako powierzchnię accuracy. No i jak widzicie, ona wcale nie jest taka oczywista. Tak, ten kształt tej funkcji jest bardzo poszarpany, tutaj występują lokalne minima, lokalne optima, także na pewno dla tego zbioru danych należałoby znacznie staranniej przejrzeć przestrzeń parametrów. No oczywiście tutaj ja też wziąłem tylko 100 przykładów, tam w rzeczywistości jest ich 20 tysięcy, więc gdybyśmy kontynuowali naukę dla wszystkich 20 tysięcy, to na pewno te aktualizacje wag byłyby znacznie sensowniejsze i też doszlibyśmy znacznie bardziej do rozwiązania bliskiego optymalnego. Nie to jest naszym tutaj celem. Naszym celem jest przedstawienie samej procedury, zatem jeszcze raz mamy dane wejściowe. Wykonujemy pewien prosty preprocessing i operator optimize parameters pozwala nam na wprowadzenie siatki parametrów, które chcemy optymalizować. Tak, podajecie z którego operatora i które parametry i jaką chcecie mieć skalę. Ona może być tutaj ona może być liniowa, może być logarytmiczna, a na przykład tutaj dla tego momentu moglibyśmy sobie sprawdzać nie tylko funkcję liniową, ale też kwadratową, czy tam właśnie zmianę logarytmiczną i no, akurat nie miałoby to sensu, ale na przykład już skala kwadratowa, tak, już miałaby sens. I to w zasadzie tyle. To jest już naprawdę ostatni filmik, także teraz już pozostaje mi tylko dokończyć ocenianie wszystkich Waszych zadań, poczekanie na osoby chętne do przesłania projektu zaliczeniowego, no i miejmy nadzieję już spotkanie w realu w następnym semestrze przy okazji przedmiotu analiza i eksploracja sieci społecznościowych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do